sposób szczególny pragnę zwrócić się do rodzin, którzy właśnie w tym miejscu czy w tych lasach stracili swoich bliskich podczas II wojny światowej, a szczególnie w czasie tej bitwy, która rozegrała się w tym miejscu. Podczas wojny podjęli walkę o wolność, o godność mieszkańców tej ziemi, o ich prawo do życia. Siostry i bracia, z pewnością od wielu lat uczestniczycie w uroczystościach w tym właśnie miejscu. Dzisiaj znowu jesteście, aby Panu Bogu wyrazić wdzięczność za tych braci, za te siostry, którzy umiłowali ojczyznę bardziej aniżeli swoje życie. Wiemy, że bitwa tutaj na Kałużówce rozegrała się w dniach 23 i 24 sierpnia 1944 roku. Była ona jedną z ważniejszych akcji zbrojnych Armii Krajowej podczas akcji Burza. To właśnie tutaj żołnierze Armii Krajowej, żołnierze 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej kilkakrotnie odparli atak wroga, a dowodzeni byli przez bohaterskiego dowódcę, kapitana, później awansowanego na majora, Adama Lazarowicza, pseudonim Klamra. A ci żołnierze byli mieszkańcami tej właśnie ziemi, Dębicy, Gumnisk, Braciejowej, Brzezin, Łączek Kucharskich, Podgrodzia i innych. Wojska niemieckie zostały zmuszone do zaprzestania walki, do wycofania się. Wycofały się także z tego miejsca pododdziały Armii Krajowej. Rocznica stoczonej tutaj partyzanckiej bitwy dla nas stanowi okazję, aby przemyśleć, skąd taka siła ducha, skąd taka determinacja w walce o niepodległość naszych rodaków, mieszkańców tej ziemi, żołnierzy Armii Krajowej. Ogromny w tym udział ma swój Kościół. Wielu z tych żołnierzy, którzy tutaj walczyło, swoje sumienie, swoją wrażliwość, wrażliwość moralną kształtowało w szkole Ewangelii. Walczący tutaj na Kałużówce, walczący w tych lasach, to byli żołnierze, którzy chodzili na religię, przychodzili na niedzielną mszę świętą, zachowywali piękne nasze religijne zwyczaje związane z rytmem świąt kościelnych. Wojna, okupacja uświadomiła wielu kruchość ludzkiego życia. Zbrodnie i niesprawiedliwość domagały się ukarania, jeżeli nie tutaj na ziemi, to w wieczności. A siostry i bracia, gdzie można było wtedy dochodzić sprawiedliwości? Gdzie, jeżeli mąż został wywieziony do obozu koncentracyjnego? Gdzie szukać sprawiedliwości, gdy młodzi ludzie zostali wywiezieni na roboty do Niemiec? Gdzie wtedy było szukać sprawiedliwości z powodu nakładanych kontrybucji, które ogołacały gospodarstwa rolne z produktów rolnych i skazywały domowników na głód? Co mogli zrobić mieszkańcy tych ziemi, patrząc na dramat Żydów skazanych na eksterminację w pobliskim obozie w Pustkowim? Co mogli zrobić, patrząc na los jeńców radzieckich trzymanych pod gołym niebem, mimo niepogody, deszczu i mrozu? Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Te słowa słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, zaczerpniętym z mądrości Syracha. Czy te słowa nie odnoszą się do okupantów, do Niemców? Przerażała w tamtym czasie ich buta, bezwzględność, brak szacunku dla ludzkiego życia, co więcej, pogarda dla ludzkiego życia. I tego wszystkiego doświadczali mieszkańcy tych ziem. Szukali oni wtedy pomocy i wsparcia u Pana Boga. Ojcem dla sierot i wdów, opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Bóg dom gotuje dla opuszczonych, jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. To właśnie wiara w Boga, idea miłości bliźniego motywowała mieszkańców tej ziemi do heroicznych postaw miłości bliźniego, do udzielania gościnności, noclegu, schronienia potrzebującym,
ukrywania Żydów, pomocy partyzantom. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Przed Twój święty ołtarz, Panie mój, niosę wino, chleb. Ty przemieniasz je w krew i ciało. To już chyba od 3 lat na tej polanie nie ma z nami ostatnich obrońców walczących tutaj z bronią w ręku. Oddajemy im hołd w wielu miejscach ich spoczynku, faktycznego bądź symbolicznego. Jednym z takich miejsc jest cmentarz Osobowicki w moim rodzinnym Wrocławiu, gdzie pochowany został wraz z towarzyszami swojej walki i niedoli podpułkownik Ludwik Marszałek, pseudonim Zbroja, razem ze Stanisławem Dydo, Janem Klamutem, Władysławem Ciskiem, współtowarzyszami Wrocławskiego Okręgu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Oprócz nich na tej kwaterze 120 i sąsiedniej kwaterze 81A spoczywa ponad 300 osób ofiar komunistycznego terroru. Wiele lat temu została im poświęcona wystawa o jakże znamiennym tytule Zmarli zobowiązują żyjących. Jak rozumieć te słowa? To przede wszystkim wielkie wyzwanie moralne dla nas, tutaj obecnych, dla nas żyjących w czasach wolności, swobodnej ojczyzny. Kiedy od ponad pół roku za naszym horyzontem słychać chrzęst odrodzonego Imperium zła, tym bardziej testament naszych poległych i zmarłych bohaterów jest jak najbardziej istotny. Chodzi o to, żeby zachowywać postawy patriotyczne, odrzucać postawy, że polskość to nienormalność, a patriotyzm to coś zbliżonego do faszyzmu. Zachowywać aktywność społeczną, wzmacniać postawy wzmocnienia obronności kraju, wzmacniać Wojsko Polskie, Straż Graniczną, przyjmować uchodźców wojennych. A wtedy nasza ojczyzna ma szansę rosnąć w siłę. To oczywiście wymaga wysiłku, wymaga poświęcenia czasu, wydatków, poświęcenia czasem swoich rodzin. Na zakończenie chciałem oddać cześć naszym bohaterom słowami Juliusza Słowackiego z pieśni Konfederatów. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, ten de profundis z ciemnego kurhanu na trąbę wstanie. Cześć i chwała naszym bohaterom. Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Szanowni Państwo, my pamiętamy. Mamy to szczęście, że pamięć o bohaterach Kałużówki, o bohaterach ziemi dębickiej
przetrwała w naszym narodzie, w społeczeństwie naszego powiatu. Mówiąc to, dziękuję za waszą obecność. Nie tylko dziś, ale od wielu dziesięcioleci, nie tylko kiedy można było to robić, ale też wtedy, kiedy trzeba było tu przychodzić po kryjomu, kiedy trzeba było ukrywać prawdę o bohaterach polskiej ziemi, powiatu dębickiego. Ale wszyscy pamiętamy naszych ojców, nasze matki, naszych dziadków, nasze babcie, nasze dziewczęta i naszych chłopców, którzy tutaj na tej polanie, w zupełnie innych okolicznościach, bez tego lasu, bez tych drzew, narażali swoje życie, a w zasadzie można powiedzieć, że przyszli tutaj na pewną śmierć. Pamiętamy o wszystkich niezłomnych żołnierzach Armii Krajowej, ale w szczególności pamiętamy o żołnierzach 5. Pułku Strzelców Konnych, o żołnierzach obwodu Dębica, którymi dowodził wymieniany tu wielokrotnie pan pułkownik Adam Lazarowicz. Dla mnie osobiście, myślę, że dla wszystkich, jeden z największych bohaterów, jeden z największych ludzi powiatu dębickiego. Pamiętając o nich, oddajemy im hołd za to, kim byli, za to, jak walczyli, za ich bohaterstwo, za to, jak wspomniał dzisiaj pan Maciej, że zwykli ludzie, którzy tutaj zamieszkiwali, poświęcili swoje rodziny, poświęcili swoje życie po to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce, którą jednak nie zawsze szanujemy i którą jednak nie zawsze kochamy. I o tym wszystkim pamiętamy, ale musimy sobie zadać też pytanie, czy naprawdę pamiętamy, o co ci ludzie walczyli. Oczywiście walczyli o Podgrodzie, walczyli o Latoszyn, walczyli o Dębicę, walczyli o Braciejową, walczyli o Gumniska, walczyli o wolną Polskę. Ale czy my tak naprawdę pamiętamy, jaki jest ich testament? Czy pamiętamy, proszę Państwa, co oni mieli w sercach? Czy pamiętamy, jakie były to wartości? Jakie były ich ostatnie słowa, kiedy umierali? Jaka była modlitwa? Co ściskali w dłoniach? Co mieli na piersi? Często był to ryngraf z Matką Bożą, medalik z Matką Bożą, krzyż. Łatwo dziś tutaj dotrzeć, łatwo tutaj przyjechać, łatwo się znaleźć na polanie, łatwo tu spędzić czas. To miejsce piękne, spokojne, ale równocześnie tragiczne. Dużo jednak trudniej bronić tych wszystkich wartości, za które oni oddali życie. Czy potrafimy dzisiaj my wszyscy być spadkobiercami tych polskich wielkich serc, tej ich ogromnej miłości do ojczyzny? Zadajmy sobie to pytanie. Kieruję to szczególnie do ludzi młodych. Prosiłbym, żebyście się zastanowili, czy bylibyście w stanie poświęcić swoje życie. Nie czas, nie Facebook, nie internet, nie przyjaciół, ale życie. Proszę was wszystkich, abyśmy byli godni pamięci tych ludzi. Aby pamięć o tych ludziach trwała nie przez gesty, ale przez czyny. Żeby nasze życie świadczyło o tym, że pan pułkownik Adam Lazarowicz jest bohaterem nas wszystkich. Że jego życie, poświęcenie dla ojczyzny nie poszło na marne i nie chodzi o to, żebyśmy jego imię złotymi zgłoskami wyryli w granicie, tylko żebyśmy je wyryli w naszym sercu. I że dla niego i dla wszystkich tych ludzi liczyło się tylko trzy rzeczy. Bóg, honor i ojczyzna. Jeszcze raz dziękuję i kłaniam się państwu za tą obecność, za to świadectwo potrzeby oddania hołdu tym ludziom. Wy tą obecnością oddajecie hołd i cześć tym wszystkim patriotom, tym wszystkim szlachetnym ludziom, żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Wszystkim tym, którzy wspierali ich w tej drodze. Ich matkom, ich dzieciom, ich wnukom, ich rodzinom, ich przyjaciołom, ich sąsiadom. Oni chcieli żyć w suwerennej Polsce, żyć normalnie, mieszkać, rodzić się, chodzić na wesela, często na pogrzeby i mieć swój kraj, wyjść na ulicę, nie bać się, że zostaną aresztowani. Myślę, że ta nasza obecność tutaj i ta moja prośba do was spowodują, że będziemy kultywować wiarę naszych przodków, w której można być spokojnym o swoją rodzinę, spokojnym o swoich przyjaciół, spokojnych o swoją przyszłość. Bo to jest nasz obowiązek, taka jest nasza tradycja i taka właśnie jest Polska. Cześć i chwała bohaterom.
73. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 78. rocznicę akcji Burza i bitwy na Kałożówce pragniemy oddać hołd żołnierzom września 1939 roku, żołnierzom Armii Krajowej oraz tym, którzy po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemię Rzeczypospolitej podjęli dalszą walkę o wolność obywatela i niezawisłość państwa, ginąc w imię wolności naszej ojczyzny. Wstańcie, tam!